To rekordowa i historyczna frekwencja wyborcza. Jak poinformowała dziś Państwowa Komisja Wyborcza, ostatecznie i oficjalnie wyniosła ona 74,38%. Województwo śląskie minimalnie przekroczyło średnią krajową, bo w naszym regionie frekwencja wyniosła 74,53%. Paweł Jędrusik. Największe powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy powiatu bielskiego. Tam do urn poszło prawie 79% mieszkańców. Minimalnie gorszy wynik, ale również zbliżony do 79% osiągnęły Katowice. Jeżeli chodzi o poszczególne obwody, a tych mieliśmy w Katowicach 168, najwyższą frekwencję odnotowaliśmy w obwodzie numer 136. To był obwód, który miał swoją siedzibę przy ulicy Katowickiej w 4. Liceum Ogólnokształcącym i tam frekwencja przekroczyła ponad 89,9%. Na drugim biegunie jest powiat raciborski. Tu do urn poszło zaledwie nieco ponad 64% uprawnionych do głosowania. Niska frekwencja była też w Zabrzu. Wyniosła niespełna 65,5%. Choć jak twierdzą w mieście, to i tak sukces. Generalnie jesteśmy zadowoleni z frekwencji, ponieważ biorąc pod uwagę, że z prawa wyborczego w Zabrzu w tym roku skorzystało ponad 65% osób uprawnionych do głosowania, to możemy śmiało powiedzieć, że jest to o ponad 1/5 więcej niż w poprzednich wyborach, kiedy było to 53% głosujących. Cieszymy się, że akcje informacyjne oraz edukacyjne prowadzone przez miasto przynoszą efekt. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta frekwencja była jeszcze większa. Od średniej krajowej znacznie odbiega też średnia w Bytomiu. Tu głosowało niespełna 69% mieszkańców. Najwyższa frekwencja była w Miechowicach, to była frekwencja sięgająca 78%, natomiast najniższe frekwencje osiągnęliśmy w domach pomocy społecznej i w szpitalach. Wśród gmin w całym województwie najwyższa frekwencja była w Koszarawie. Tam do urn poszło prawie 87% mieszkańców. Najmniej osób z kolei głosowało w Krzanowicach, niespełna 57%.